Znalazłem to. Po wielu dekadach. Wreszcie znalazłem Scrap City. O. Scrap City. Żyję na tym świecie już 72 lata. Dni. Jeszcze ani razu nie słyszałem o jakimś Scrap City. Mówiłem raz. Olśnisz mnie, czy nie? Scrap City. Miejsce, gdzie jest milion tych budynków ruin obok siebie, gdzie występuje setki czerwonych robotów, gdzie jest naprawdę pierdziel potężny oraz wpizdu lutu. Po prostu. A, dobra. Powiem tak, ja się nie dziwię, że mam taki wolny samochód, jak mam tylko napęd na dwa koła. A, no ale ten, nie było komponenta, by ten dać na upgrade. Dalej nie ma. Dobra, iść czy czekać na ciebie? No nie wiem, bo ja się na początek przez staczam bardzo, więc nie wiem, chyba lepiej iść, chyba że będę leciał z górki na pazurki, nabiorę prędkości i się nie rozbiję. A jesteś daleko? No, dość daleko jestem. Kurde, bole, idę tu się rozejrzeć. Ale już kocham ten samochód, bo się wywaliłem i wróciłem znowu na dwa koła. Okej. Pamiętam, na jakim save'ie miałem dom normalnie przy Scrap City. No, wychodzę na ulicę. Wow, on miał dom. Pierwszy czerwony robot zauważony. A co dostajemy w sumie z tych robotów? Bo na pewno chyba dostajemy klucz. Tak, i tylko klucz. Aha, czyli czerwone roboty są chyba bardzo useless. No ale klucz bardzo jest przydatny. Przecież. Co widziałem? Jednego chyba, albo dwa czerwone? Nie wiem, nie pamiętam już. Fajne struktury tu są. Dobra. Chcę bardzo dobre pytanie. O, kolejny, no. Czemu tyłem jadę szybciej niż przodem? Nie mam pojęcia. Czyli lepiej. Jeśli jedziesz lepiej, to jedź tak. Dobra, wiesz co? Zmienię sobie napęd na tył jednak. Nie wiem, czy to się dobrze skończyło. Kolejne dwa roboty czerwone. Nie widzicie mnie. Dobra, jeden zauważył. Uciekam. 7 farmerów, 1 czerwony. Ej, dobra, szczerze, to było opłacalne, bo teraz mogę normalnie podjechać pod górkę. Fajnie. Chce pan się tu szybciej pośpieszyć? O, ile drifty mogę robić. No dobra, już jadę. Jestem dość blisko. Dobrze, pan się tu zjawi, bo chce wysadzić. I tak, widzowie, to będzie, powiedzmy, koniec niby, ale nie. Powiedzmy, że zrobimy takie DLC do tej serii, czyli Scrap Survival na modach. No. No bo no ciężko tu się wszystko zdobywa. Też zostaliśmy w dwójkę. No i no, tyle. No w sumie tak, bo z pięciu osób chyba zostaliśmy we trójkę. Więcej, mordo. 5 lub 6. Kto tam był? Ja, ty, Lucky, Daffy, Binemen, Koni, 6.
Właśnie łóżko sobie zamontuję. Czekam na ciebie. Otwarte mam drzwi. O, o. Zapewne widzowie, pewnie wrócimy tu na ten świat kiedyś. Żeby zobaczyć. Nostalgię przeżyć! Chodź pan. To jest nasz 72 dzień. Tyle trwało na ta seria. Ogólnie mało. Nie, mało ogólnie widzowie było tych odcinków. Bo w sumie no większość to było zdobywanie surowców. Tak wygląda nasze auto. Zbudowałem je sam w 2 godziny. Jest git. A ja mu przez 1,5 godziny robiłem cały czas konkreta, którego zmarnował w kilka minut. Jak zmarnował? No jest auto zajebiste. To są światła, to jest tylko. Auto tak, ale no nie ma tak naprawdę. Aż mi paliwo się skończyło. Nie ma nic. Są nie ma na góry? Nic w sumie miejsca, prawda? Dobra tam. Bo reszta to albo krzesła na miliard osób, których nie ma już. Się szczegółów czepiasz. No, tak to wygląda. Czekam na ciebie, Bambiku, bo jeszcze cię nie ma. Bo myślałem, że się zbliżam, ale jednak jest bardzo daleko. A właśnie. Podaj mi kordy. Nie ma. Co. Oho! Czy ja cię widziałem? No kisie. Mieciu, jedziesz tam? Jestem przy wodzie jakiejś. To jeszcze za górami. Ale te krótkofalówki mają długi zasięg, zauważyłem. Długi. Co nie? No. Ja może trochę do przodu to przestawię. Kilka razy się przespałem na trawie i nie cofnęło w czasie. Wiesz, blip. Albo... Widzę! Krzysiu! To też widziałem. W kolejne drzewo pan wjechał. Nie, bo wy kamień. Będę tęsknił za tym samochodem. No cóż. Jeszcze kaktusika położę. Wisiu! Co, Mieciu? O. Nadjeżdża. Cześć! Wisiu! Minecart! Przytul się! Boziu. Dobra, podejmij teraz ten samochód. Po co? Bo jak go stracimy, to mi urwie się. Pospód tu nim wieć i tyle. Przespałeś się w tym łóżku, tak? Tak. To wjeżdżaj, parkuj i tyle. Ale zasuwacz. Dobra. Mnie to łóżko przeszkadza. Dobra, już. Tak dalej nie wiedziesz. I prześpij się tu w tym łóżku. Ja dalej nie tu. Wjadę. Tu. No. Dobra, stój. Prześpij się w tym łóżku. Dobra. No idziemy na roboty. Chodź. Dobra, zostawię tu jeszcze to tamto, no. Po dwa. O, teraz nie cofnie. Pan bierze to, halo. To też pan. Chwilę, bo robię, że pochylacę, wiem. Chodź. Czekaj. No. A ma pan jedzenie, bo mi się przyda. Wyrzuciłem ci mleko, przecież.
Ale jedzenie. Co, mleko to nie jedzenie? Znaczy tylko, że trochę... A co, napój? Nie. A co? Tak, napój. Mam nadzieję, że tu są bardzo fajne luty. Chyba. O, już tu czerwonego widzę. O, dwóch, czekaj. Chodź, weźmy go stąd. Cześć. No jest po prostu. Pierduś! Nie stawiaj. Tylko ja postawiłem. Pierduś, czerwony. Padłem. Pan stawia. Zabiłem! Biegnę. Dwóch? Jednego! A drugiego uszkodziłem tylko. A masz jeszcze jedną tą bombę? Nie, wykorzystałem już dwie. Fuck. Ale jednego bardzo mocno uszkodziłem. Jak smelowa. Widzę. To nam to nic nie da, jak go młotkiem się nie zabić. To co? Samochód? Nie. To skończyliśmy już tak jakby... DLC. Nie no, DLC przecież dopiero zaczniemy. O, przestań nie bić, śmieciu. Kurwa, do ruchania. Ej! Ogar. No i po co to zrobiłeś? Content. Ja ci dam content zaraz. Tak, dobra. Zostaw te auto. O, dobra, fajny pojazd. Zostaw, idę do ciebie i kończymy to. Ale chcesz zabić tego bossa jeszcze, czy nie? No nie wiem, no. Pionę. Panie, no... No ogar. Ogar. Jeszcze, że ja ci nie pomnę bossa. Dobra, wracajmy do domu i wrócimy to. No nie, no rozpieprzamy go. A! Zniszczył V8. A jak ty chcesz go niby rozjechać, geniuszu? Zostaw to piękne auto. Weź go wystaw i ja go rozjadę. To stu... Stuje. Tam jest. Pamiętaj, musisz... by mieć wiertło odpalone. Tak. To ja jadę naokoło, a ty go tam wystaw. Na ten parking go weź. Czy pan już z nim idzie? Zisiu, Misiu. Dobra, jadę. Tylko pan może nie dąży do innych dużych czerwonych.
Jeszcze nie. Blokłem się. Dobra, cofam, 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 pomóż! No! Na wstecznym! Bo nie robi jakiś binda. Na przypale albo wcale, jadę znowu mu przywalę. I binda, ziomek. Panie, masz plecy! O kuźwa, o kuźwa, to był bardzo zły pomysł. Musiał pan stawiać ten podnośnik. No panie, inaczej byś go nie walnął. No i po oponie. I walnąłbym. Mieciu, mamy po oponie. Czekaj. Panie, wracajmy. Wiem. Wsiadasz? Kibelek mnie zniszczył, nie no, już go nie szanuję. Fuck. Szanowałem go jeszcze. No jednak mogliśmy go zostawić. O, serio? Ciekawe kto zaproponował, czy wracamy. Ty. No właśnie. Ciekawe kto się nigdy nie posłucha. My. Porwałem ci dziecko. Jest. No wracaj. Nie. Dziękujemy widzowie za tę serię, na pewno wam się podobała, nie wiemy, bo jesteśmy z przeszłości, mówimy do przyszłości i tym krajobrazem kończymy tę serię. To był bardzo zły pomysł, walka z tym oto robotem, ale kontencik, plus mamy jeszcze jeden klucz do magazynu. Może kiedyś tu wrócimy, to może tam wejdziemy, może. Więc dziękujemy bardzo. Albo nam się pomylą save'y. Tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eluwin!